Siemaneczko widzowie, witam was w kolejnym odcinku z serii, gdzie sobie gram w gry widzów, czyli wasze. Ostatnie dwa odcinki wam się podobały, mam nadzieję, że pobijecie rekord łapek, który właśnie wyskakuje na ekranie. Pod koniec odcinka będziecie mieli kilka punktów, które musicie spełnić, aby podesłać do mnie swoją giereczkę, abym w nią zagrał na odcinku, a teraz zabieramy się do grania w dzisiejszą grę. No to siemaneczko widzowie, dzisiaj obczajmy sobie grę widza Fruit Collector 2, stworzoną przez Hamster Kowo. Co my tu mamy? Po pierwszych tutaj zdjęciach, screenach z gry, zbieraj owoce, aby zdobywać kasę, zostań milionerem. Mamy opis giereczki. Witaj w Zbieraczu Owoców 2 Fruit Collector 2. To jest jakiś remake jego starej gry. Teraz mamy jakiś zniżkę na wszystkie Game Passy na 3 dni. No to macie bardzo tanie Game Passy, widzowie, więc kupujcie. Póki jeszcze jest czas, jakbym miał Robuxy na tym koncie, to bym kupił. Mamy tak, pierwszy update. Potiony zostały dodane. 8 nowych krain. 2 nowe jajka, w tym 8 nowych petów. Nowy Game Pass. Przycisk do zmutowania muzyczki. To odpalę sobie muzyczkę, żeby sprawdzić, jaką fajną muzyczkę dajeć do gry. Tutaj macie kody do giereczki na darmowe coinsy i nowy kod na 20 lajków. Czy ja mogę dać lajka na tym koncie? A, muszę najpierw wejść do gry. To potem zobaczymy. Jak będę mógł, to dam. Ale dam faworita chyba. Tak, dałem do ulubionych. Zbieraj owoce, żeby zdobywać kasę. Otwieraj jajka z petami. Zrób tak dużo rebirwów, jak potrafisz. Odblokuj nowe arenki. Zrobione z miłością przez Hamserka. Tutaj jest link do jego serwera Discord. No to co, zobaczymy, ocenimy te game passy w grze. Także na razie się nie będę wypowiadał, ale ceny spoko, jeszcze wiem, że to jest ta zniżka. Zobaczymy, czy game pass na VIP-a będzie coś dawał sensownego. Serwery mamy prywatne i są darmowe, więc super ansko. Bardzo mi się to podoba. No to co, przechodzimy do giereczki. Dobra, więc jesteśmy w giereczce. Mamy aktualizację pierwszą. Pomysły. 6 nowych obszarów. Nowe jajka, 8, a to co czytałem wcześniej. I tu mamy jakieś jabłka spadają, bardzo mi się podoba. Potrzebny Game Pass VIP, to tam też spadają jakieś jajeczka. Jak podchodzisz, to okej, dobra, rozumiem. Troszkę napisy trochę ci się rozlazły na tym, ale spoko, to nie jest żaden problem. Na razie mi się podoba na pierwszy rzut oka. Te jajeczka fajnie są zrobione. I muzyczka przyjemna, mam nadzieję, że to słychać. Bierz jabłko, no i zbieramy. I co z tym jabłkiem? Aha, zbieram jabłka na ziemi klikając E, które sobie spadają z drzew i zdobywamy kaskę. I tu jest darmowe jajko w ogóle. A to otwórzmy to darmowe jajko. A, pierwszego buga, nie mogę jajka otworzyć. Ojej. A dobra, na razie zbierzmy sobie te jabłka. Mapka fajnie zbudowana. Bardzo mi się podoba. Stanąłem sobie w takim miejscu, gdzieś tu się wspiąłem na mury, żeby wam pokazać całą mapę z daleka. I tak ona to wygląda. Fajnie się daleko ciągnie, ale mam nadzieję, że coś będzie więcej do robienia. Na przyszłą mapę jakieś upgrade'y albo faktycznie te jajka będą dalej działały. Dobra, zobaczymy, czy kody działają. Wpiszmy sobie pierwszy kod, jaki tam jest. I dostałem 1000 kasy. I dzięki temu mogę sobie kupić nową krainę. Zbliż się do zakupu. Tak, kupmy te drzwi. A i możemy sobie przejść i zbieramy teraz śliwki. Tak, śliwkę, zbierz śliwkę, interakcja. To może następne kody i taka, ta śliwka daje więcej. Chyba więcej, nie wiem, bo nie pokazuje mi się, ile dostaję teraz. Ale to przetestujmy od razu kolejne kody. Mamy Mango So Sweet i 3700, okej. Okay, to pozwoli mi bardzo dużo krain odblokować, mam nadzieję, teraz. I Give Me That Kiwi. I mam milion kasy, dobra widzowie, lecimy przez tą gierkę. Tak, o, kupmy kolejne drzwi. Co tu możemy zebrać? Gruszki. Dobrze, że się nie zbiera na każdej krainie jabłka, bo to trochę byłoby zbyt powtarzalne. To jest plusem, czy różne owocki. Nie wiem, dlaczego muszę zawsze podskoczyć. Teraz zbieramy pomarańcze. Jest nowe jajko. Zobaczmy, czy działa. Niestety coś nie działa z tymi jajkami. Niestety, szkoda. I mamy topkę. O, topka odrodzeń. A co trzeba na odrodzenie? 4000 monet. Kupmy kolejną krainę. Tu zbieramy wiśnie i tutaj mamy za 5 milionów coś do odblokowania. Ale dobra, lecimy na razie do przodu. Bo i tak pewnie jak zrobię rebirfa, to całą kasę stracę. Teraz zbieramy morele. Mam nadzieję, że... Ciekawe, kiedy pomysł na zwierzęta się skończy. Rzeczywiście nie chcą się odblokowywać. No nie, no proszę, drzwi. Odblokujcie się. Ja nie wiem, chyba dalej się nie przekonam, co jest. Nie wiem, czemu nie chce mnie odblokować sklepu, ale to jakiś kolejny bóg. No to co? Zróbmy tego rebirfa. 4000 monet, pewnie stracę wszystko. No tak myślałem. A na szczęście krainy zostały. Ile za jedną morelkę dostaję? 400. To zaraz kolejnego rebirfa zrobimy. Dobra, widzowie, szybko wbijam topeczkę w rebirfach i wracam do was. Robimy sobie kolejnego rebirfa. No szkoda, że nie wiem, ile mam tych rebirfów. Mogłeś zrobić leader stacy, co tu pod tabem się pokazują. Ale szkoda, zobaczmy, ile ja mam rebirfów w końcu. 6 rebirfów mam, więc jestem na 18 miejscu, także podoba mi się to. Nie, ogólnie pograłem sobie chwilę, przeszedłem sobie mapkę tak dwa razy. No i mogę teraz chyba podejść do takiego ostatecznego podsumowania tej giereczki. Ja tu jeszcze raz wam pokazuję mapkę. Tak, jak to się tam wszystko prezentuje z daleka. Strefa VIP,
Na strefie VIP spadają dolary z kasy i przechodzimy do podsumowania. Dobra, moje ogólne podsumowanie to jest takie, że mapka jest całkiem spoko. Podoba mi się, chociaż bym mógł troszkę pozmieniać, bo jak tu zrobiłeś takie góry, to niepotrzebnie robiłeś tu takie ściany z boku. Po prostu mogłeś zrobić je niewidoczne i przesunąć je trochę bardziej, że wiesz, tak albo tu, trochę do końca tej podłogi, albo po prostu zrobić je niewidoczne, żeby wiesz, żeby gracz nie czuł się jak w takiej klatce. No kolejnym minusem są te jajka. Nie wiem czemu nie działa, szkoda, ale myślę, że naprawisz to za niedługo. I kolejnym minusem jest to, że no nie można po prostu robić postępu w grze od momentu tej piaszczystej krainy, czy tam pustynnej. Czyli 50 tysięcy mam, no niestety nie pokazuje mi się, czy chcę zakupić tą krainę. No szkoda, też byś mógł to naprawić bardzo szybciutko. Ale ogólnie plusami tej gry jest tak. Bardzo oryginalny pomysł na grę, że spadają ci drzewa, że spadają ci owoce z drzewa i zbierasz je i zdobywasz kasę. Mógłbyś jeszcze zrobić taką mechanikę, że zbiera się te owoce po prostu do plecaka albo do innej statystyki, byś miał tak, jak masz końsy, diamenty, to byś miał końsy, diamenty i nie wiem dlaczego mam 2, 1, 3, 7 diamentów cały czas, pomimo tego, że już zrobiłem 6 rebirthów. To też jest kolejny jakiś błąd. Zbierasz te owoce i potem idziesz do jakiegoś sprzedawcy owoców i wymieniasz to na kasę po prostu. Brakuje mi też sklepu z upgrade'ami, ale widać, że to taka prosta gierka jest. Mapa ładnie udekorowana, na każdej krainie jest inny owoc. Ja jestem bardzo ciekaw, co tam dalej za owoce masz, jak jakieś kiwi były, mango. No bardzo ciekawy jestem, może banany. Kody działają, trochę te GUI za duże u góry. Nie wiem czemu tak wszyscy dają u góry te w grach. Cała druga osada co u góry jest już kasa i diamenty. Zróbcie to delikatnie po prawej stronie, takie malutkie. Nie musi to być takie wielkie na pół ekranu. Odrodzenie spoko działa, bardzo mi się podoba. No brakuje mi tego licznika pod tabem na leverstacach. Pety, no nie wiem czy wszystkie działają, czy można je usuwać. Przycisk na muta, bo dodałeś to w tym update'cie, działa. No i nawet zwierzaki, nie wiem czy działa. I moja ogólna ocena jest taka, że polecam tą grę, pograjcie w nią sobie i proszę Hamsterek, napraw te bugi, które wymieniłem i myślę, że będzie dogrywalna gra przez graczy. Możesz dodać jakieś różne rzeczy, jakiś obi byś mógł sobie pododawać, żeby ludziom się nie nudziło, wiesz. Będą sobie zbierać owocki, ale jak im się znudzi, to mogą iść na chwilę na obi i za przejście obi dostaną na przykład boosta do kasy na pół minuty razy dwa. Nie wiem, takie mini nagrody, wiesz o co chodzi. Ode mnie to by było na tyle. Jeśli się spodobało, jeśli ta seria wam się podoba, zostawcie łapeczkę w górę. Komentarz dla wsparcia, możecie napisać co sądzicie o tej grze, czy jak już ją przetestujecie, możecie napisać czy wam się podobała, albo po filmiku, czy wam się podoba taki pomysł na taką grę. A jak ktoś jest nowy na kanale, niech zasubskrybuje, aby nie przegapić wszystkich odcinków z tej serii. A ja wam dziękuję za oglądanie. I do następnego odcinka. Pa, pa wszystkim. Witam was w krótkim info, gdzie przedstawię, co musicie zrobić, aby podesłać do mnie taką giereczkę, aby pojawiła się na odcineczku. Pierwsze co, macie link w opisie do mojego Discorda. Musicie tam wejść, po prostu zarejestrować się, zdobyć rolę użytkownika. Po drugie, znajdujecie mnie na serwerze pod nickiem inapek, hashtag 6277, albo zapraszacie mnie tam do znajomych, albo piszecie od razu do mnie wiadomość. I w tej wiadomości musicie dać link do tej gry, nazwę do tej gry, co to jest za tryb i krótko opiszcie po prostu waszą grę. I to tyle. Oraz dodatkowa informacja, to, że wyślecie do mnie grę, nie oznacza w 100%, że się pojawi, ponieważ ja sobie tak trochę będę obczajał tą grę, żeby wiecie, nie, ktoś nie przemycił czegoś niestosownego, co by mogło się nie spodobać albo YouTube'owi, albo mi, albo wam widzowie. To tyle z informacji, pa pa.